więc witam was w kolejnym vlogu na kanale. Ten początek, czyli śnieg, który widzieliście, był nagrywany 2 dni temu, bo w sumie 2 dni temu chcieliśmy nagrać vloga 22 marca, ale w skrócie powiem wam, że coś nie pykło. Nazwijmy to, że może było to takie symboliczne pożegnanie zimy, przywitanie wiosny, ale naprawdę się zdziwiłam, bo nagrywając wam tę przebitkę 2 dni temu, to ja miałam wrażenie, jakbym zaczynała vlogmasa, serio, bo właśnie w grudniu mi tego brakowało. Mamy dzisiaj ambitny dzień YouTube'owy, bo chcemy nagrać dla was filmy. Mamy w sumie w planach 4 filmy, ale tak naprawdę w planach mamy 3, bo gdybyśmy nagrały 4, to byłoby niemożliwe. I jeśli chodzi o moją cerę, zobaczcie, co mi się stało na czole. Szok, szok, szok. Miałam takie coś, nie, miałam gorsze. Gorsze czoło miałam 2 około lata temu, kiedy? Tak, 2 lata temu, jak miałam pisać maturę, to był taki stres. Ale wiecie, od czego to jest? Od kremu. Słuchajcie, jak byłam tydzień temu na takich wielkich zakupach robienia zapasowych, to chciałam kupić sobie krem do twarzy, bo mi się skończył i wiecie, nie chciałam tak za dużo po sklepach łazić i widziałam tylko jeden krem i to był taki tani z Nivea, ten taki, co ma taką konsystencję taką bardzo taką ścisłą. Nie mam go tutaj fizycznie przy sobie. I on jest spoko, bo on bardzo dobrze nawilża, ale jest spoko na przykład na jakieś przesuszone miejsce. I tak stwierdziłam, dobra, jak będę kolejny raz, to kupię, bo nie chcę mi się teraz no tak dużo sklepów odwiedzać. I słuchajcie, używałam go dobry tydzień i zauważyłam, że mi się na czole robi taka pustynia. No, nazywam to pustynia, wiecie, takie, nie były jeszcze te pryszcze widoczne, ale takie podskórne, jakby taki piasek wysypany. I Marta mówiła, że mam używać jej kremu z tego Cetaphilu, bo ten naprawdę jest strasznie zapychający, więc używałam go 2 dni, bo wczoraj znowu byłyśmy na zakupach zrobić takie zapasy jedzeniowe, bo nam się skończyły i wtedy, uwaga, uwaga, kupiłam ten krem co zawsze, ten z Nivea, no bo też w sumie nie było większego wyboru, więc wziąłam ten co zawsze i użyłam go wczoraj wieczorem i właśnie teraz te pryszcze się tak uwydatniły. Wieczorem zrobię je maścią cynkową, dodatkowo dzisiaj się pomaluję, bo będziemy nagrywały filmy i one, wiecie, tak wyschną i wszystko wróci, mam nadzieję, do normalnego stanu, ale naprawdę, no, tragedia. Czekam za Martą, bo Marta najpierw nagra ten makijaż. Baterie naładowałyśmy, więc mam nadzieję, że będzie ok. Aczkolwiek może nam nie wystarczyć. Dobra, kończę, bo strasznie mi tutaj prześwietla. No, do później. Po ich czasie. Zobaczcie, jaka metamorfoza. Wtedy byłam no make-up i my dopiero tak naprawdę zrobiłyśmy makijaż. Marta nagrała jeden film, nagrałyśmy drugi film i mam... Zrobiłam go makijażę. No, super, a teraz nagrywamy tego vloga. Ja, ale teraz idziemy obiad sobie zrobić. Tak, bo trzeba zrobić. I tak na przykład dzień teraz leci. Ja bym szczerze, że już jestem głodna. Ja ci powiem, że ja aż tak nie jeszcze. Nie na co jadłeś. Trzeba, nie. Ale jestem w ogóle, w kamerze się wydaje teraz taka żółta. Udało nam się dzisiaj w sumie nagrać 2 filmy. Pewnie one już są na kanale. Planujemy jeszcze dzisiaj może iść na jakąś taką mini sesję zdjęciową, jakieś mini fotki zrobić. Ja w ogóle bardzo się cieszę, bo pomimo to, że jest ta kwarantanna, my mamy taką dużą przestrzeń wokół siebie, taką bezludną, gdzie nie ma ludzi i naprawdę mamy to szczęście, że na spokojnie można wyjść. A na przykład jeśli ktoś mieszka chociażby w bloku, to już no, nie ma takiego komfortu. Dopiero w takich sytuacjach zaczyna się to doceniać. No, także planujemy zrobić foty, więc wbijajcie na nasze Instagramy, bo najprawdopodobniej coś tam się pojawi. Ja wczoraj powiem wam, że 2 godziny sprzątałam kuchnię, tylko te blaty czyściłam i w środku te szuflady. Lubię to robić często, bo jednak no, kuchnia jest miejscem, gdzie powinien być no, porządek, bo jednak tam się przychowuje jej żywność, tak? Ale w końcu to ogarnęłam i dużo ludzi właśnie napisało, że czy nagram taki filmik typu Clean With Me. Ja kiedyś próbowałam to nagrać, nawet w jakimś vlogu nagrywałam przebitkę. Jak właśnie też w kuchni coś tam sprzątałam, ale żeby taki cały film nagrać, o Jezu, wiecie ile z tym jest pracy? Szok. A propos Clean With Me, to słuchajcie, tu od razu inne światło. Ja muszę troszeczkę ogarnąć moje życie. I to jest w sumie takie moje stanowisko nauki. Zobaczcie, tu na parapecie wszystko leży. Plus jeszcze tutaj, tu jest moja torebka, bo to są takie rzeczy, które najczęściej używam. W ogóle napiszcie, czy wy też trzymacie skarpetki na koloryferze i potem je ubieracie, bo to jest takie potem fajne uczucie, one są takie ciepłe. I love it, lubię to. Ale uwaga, uwaga, hit, znajduję też czasem niektóre rzeczy, które były mi potrzebne, gdy uczyłam się do matury. Jakieś wzory z matmy czy coś. I w ogóle pamiętam, jak takie zadanie rozwiązywałam, te wzory. I w ogóle ja te kartki mam, bo jestem taka sentymentalna, że mi szkoda tego wyrzucić, naprawdę. To jest takie przystawanie trójkąta, hello, ja pamiętam, jakby to było wczoraj, a to już minęło ponad 2 lata, wow. I jak będę to ogarniać, to w sumie mogę wam to pokazać, to będzie takie mini clean with me. Thank you.
mój stary sprawdzian z matmy, ale to jest dla mnie taki sentyment, ta matematyka, że ja tego nie jestem w stanie wyrzucić. Naprawdę. Szok. Ogarnąć ten mój kącik taki naukowy i zobaczcie, cała reklamówka śmieci do wyrzucenia. Oczywiście niektórych rzeczy nie byłam w stanie wyrzucić, bo miałam do nich taki sentyment. Przyszłyśmy robić zdjęcia, jesteśmy w cieniu, ale jest taka pogoda fajna. Zobaczcie, jaka jest między nami różnica wzrostu. No ale wiecie, teraz sobie uświadomiłam, że mi się wydaje, że jestem tak jakaś taka mega wysoka, bo Marta jest, bo ty jesteś taka niska, bo ty jesteś w miarę niska i mi się wydaje, że jestem nie wiadomo jaka wysoka. A bo ja żyłam w błędzie, bo ja myślałam, że ja mam więcej, a ostatnio byłam u lekarza i okazało się, że mam 1,71 m. A wiecie, a jak Marta jest taka niska, to mi się wydaje, jak ja bym miała nie wiadomo ile, wiecie o co chodzi. No, albo i nie wiecie. W każdym razie robimy teraz zdjęcie. W ogóle fajnie, mi się podoba, jak ten makijaż się teraz prezentuje na tym tle. No, dobra. I w ogóle pasuje mi do szala. Taki ryszowy do szegura. Tak, no, robimy zdjęcia. W ogóle fajnie, fajna pogoda. A jest po 16. Ale przybliżenie. Skończyłyśmy robić zdjęcia. Poszło nam to bardzo, bardzo szybko. No, bo to tylko takie portrety bardzo. Tak, bo tylko takie portrety. Marta mówi, że z tej mąki będzie chleb. Także wiecie na nasze Instagramy, bo tam będą efekty. Na dniach. Pewnie jak będzie ten vlog, to już będą efekty, nie? Tak, tak myślę. Jutro w ogóle nie wiem, czy tego vloga prowadzimy na dwa dni, mam nadzieję, że tak. Jutro mam w planach, że będziemy robiły z Kasią ptysie. Wiesz o tym, czy jeszcze dopiero się teraz dowiedziałaś? Dopiero się teraz dowiedziałam. No, także jutro będziemy z Kasią robiły ptysie. Znowu coś kulinarnego. Wydaje mi się, że ten vlog już jest długi. Tak, no to będzie w następnym vlogu. To jeśli nie będzie w tym, to pamiętajcie, czekajcie następne. Jeśli chcecie zobaczyć, czy w ogóle wyjdą te ptysie, bo zazwyczaj jak wszystko robiłyśmy. Hej! No. Bo zazwyczaj jak robiłyśmy wszystkie rzeczy, które do tej pory robiłam. To wszystko wychodziły, nie? No. Jesteśmy u siebie przede wszystkim. Tak. Na swoim terenie, dlatego za daleko się też nie wychodzimy i tak dalej. Tak, ale tu... Tak, bo nie chcemy spotkać ludzi. Tak, ale tu mamy... Jak dziwnie w ogóle brzmi. Tak, mamy tu bezpieczne miejsce, właśnie mamy taki azyl, że nie ma tu ludzi, więc my akurat mamy to szczęście, że możemy wychodzić i chciałam teraz coś powiedzieć i zapomniałam. Jest ładna pogoda i po prostu trzeba z niej korzystać. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale nagrywałyśmy na tym tle... Jak to się nazywało? Lookbook. Lookbook to swoją drogą, ale te balony nad głową, co sobie rozbijałyśmy. A, też, tak. No to było właśnie tu. Kto poznaje? Kto poznaje? Nie, to nie było tu. Idziemy na szpacer. Szpacer. O, nasze cienie. Elo. Hejka, witam dzisiaj was w drugim dniu tego vloga, ale tak jak wam mówiłam, dzisiaj będziemy robić ptysie. O nie. Znowu widzę, że jest bateria mruga, tyle, że jest jeszcze wczesna godzina. Za dwie godzinki może zacznę robić te ptysie, dlatego mam jeszcze czas i podładuję tą baterię. Mam nadzieję, że wszystkie składniki, które są potrzebne, niezbędne do tego przepisu, mam w domu, bo wiecie jak to jest. Ja zazwyczaj tak mam, że jak chcę coś upiec, to ja dzień wcześniej na przykład przeglądam sobie w internecie różne ciasta i tak dalej i potem na drugi dzień to robię. Stwierdzam, że nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego, no to w tej nocy sobie myślę, o to jutro kupię. I rano zazwyczaj idę na zakupy i po prostu kupuję te rzeczy, które potrzebuję. Teraz jak tak naprawdę tak często nie chcę wychodzić z domu, bo trzeba zostawać w domu, to muszę wcześniej jakby zgromadzić takie rzeczy, które są mniej więcej potrzebne do ciasta. I zazwyczaj jak jestem, to biorę mąkę, biorę jakieś masło i tak dalej, żeby po prostu mieć to w domu. I nie wiem, możecie napisać, czy u was też, ale na przykład u nas jest brak drożdży. Jestem zdziwiona, bo od samego początku tej epidemii jak wybuchła, to w ogóle nigdzie nie ma drożdży. Same puste opakowania stoją.
miejsca, tak dzisiaj z tego miejsca chciałabym zakończyć tego vloga. Jeśli chodzi o ptysie, tak jak wcześniej Wam mówiłam, że trzymam wszystkie produkty, więc powiem tak, wszystkie produkty były, ale nie było narzędzi do robienia tych ptysi, ponieważ nie miałam rękawa i jak mogliście zobaczyć na filmie, to używałam do tego worka takiego, zwykłego woreczka, ale nie miałam tych strunowych, więc użyłam takiego mocniejszego, ale tak czy inaczej ten worek do ciasta się sprawdził, było wszystko ok, a w przypadku kremu dwa razy miał dziury. Ciasto wyszło delikatnie za rzadkie. Mogę Wam dać taką małą radę, jeśli będziecie kiedyś robić takie ciasto, to ciasto powinno być takie dosyć gęste i w przepisie jest 5 jaj, bym radziła użyć 4, ponieważ one tak jakby rozrzedzają to ciasto i małych jajek. Ja miałam w przepisie napisane 5 dużych jaj i ja faktycznie wybierałam te największe i to był błąd, bo to ciasto było za rzadkie. No w przypadku kremu niestety było trochę ciężej, bo po prostu w tym worku się robiły dziury, także nie polecam, jeśli nie macie sprzętu, tak, po prostu lepiej wyłożyć to łyżką. Ostatecznie w smaku były dobre, więc to jest najważniejsze. Dobra, kończę tego vloga, zapraszamy Was na nasze Instagramy. Do zobaczenia w kolejnym filmie, zobaczymy jaki to będzie film. Pa!